Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztacie Volkswagen T5 z ulubionym silnikiem wszystkich mechaników, czyli 2,5 TDI R5 z 2007 roku o kodzie BPC. Na co auto do mnie trafiło? Jest to auto po innych warsztatach, które próbowały naprawić ten samochód i po prostu nie dały rady. Brak mocy, tryb awaryjny, brak ładowania oraz głośna praca silnika. I co było do tej pory robione z tym samochodem? Bo naprawdę było dosyć sporo rzeczy na wymieniane. Mamy to, co nam przywiózł klient. Wymieniony sterownik silnika, stary leży tu. Nie wiem, z jakiego powodu zostało to wymienione, ale zostało wymienione. Wymieniona turbina dwa razy, jedna po regeneracji. I teraz w samochodzie już jest zdemontowana została, ponieważ tu już widać, że coś się dostało do tej turbiny. Mamy pogięte koło kompresji. Została zamontowana nowiutka turbina, nieregenerowana z Garretta. Oraz został wymieniony dwa razy DPF na nowy, ponieważ ten DPF też jest z zamiennika, nie jest oryginał. I w samochodzie też jest założony nowy, czyli tak naprawdę dwa razy był ten DPF wymieniony. Auto dalej nie chodzi, dalej nie ma mocy, dalej głośno pracuje. Został również wymieniony wałek rozrządu. Czyli rozbieramy auto, ściągamy przód i trzeba sprawdzać wszystko po kolei, od początku do końca, bo tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ten samochód nie chodzi. Czy został zepsuty przez mechaników, czy po prostu nie odnaleźli prawidłowo usterki w tym samochodzie. Biorę się do pracy. Przód od T5 zdemontowany. Wymontowałem również pompowtryski, które oddałem na sprawdzenie. Widać, że jest zamontowany nowiutki wałek rozrządu, ale co przykuło moją uwagę, zobaczcie. Ten wałek już w tym miejscu się tutaj zaciąga i zaczyna się zużywać, a przecież jest nowy. I klient twierdzi, tak samo tutaj, klient twierdzi, że jest to wałek oryginalny, volkswagenowski, razem z panewkami. Co jeszcze zauważyłem? Zobaczcie, jak wygląda olej. Przed przyjazdem do mnie ten olej został wymieniony. Zobaczcie, jaki ma kolor. Złoto-srebrny. Pełno wiórków drobnych. Czyli coś nam się wyciera. Spuściłem olej, zdemontowałem filtr. I mamy tutaj w tej kaście olej z filtra. Zobaczcie, jak to wygląda. Złoto. Same złoto. Czyli ewidentnie mamy coś w silniku. Coś nam się wyciera, zużywa. Silnik do wyjęcia i do rozebrania. Biorę się do pracy. Jak widzicie, silnik od T5 już wyjęty. Jest to wersja synchro, czyli z dwoma napędami. Tutaj taka przystawka do skrzyni z wałem, gdzie wychodzi wał napędowy i napędza tylnie koła. Skrzynia biegów. Zaraz to wszystko ściągam. Zdejmę również tego DPF-a i zamontuję go na stojaku, będę go rozbierał. No, kawałek silnika jest, przyznam się szczerze. Jestem ciekawy, czy jest dobrze rozrząd ustawiony i co w tym silniku się tak naprawdę wyciera. Bo te opiłki są bardzo drobne i są to opiłki aluminiowe. Tu mamy ten olej z filtra, ja dolałem tutaj troszeczkę zmywacza do hamulców. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest tego bardzo dużo. To wszystko płynie. Ciekawe. Od czego to jest? Co tam się wyciera? Nie, raczej nie są to panewki. Raczej nie są to panewki. Słuchajcie. No zobaczymy. Rozbiorę. Może uda się znaleźć, co się zużywa. Jak widzicie, silnik już na stojaku, wstępnie rozebrany i już mamy diagnozę. Dlaczego głośno pracował, dlaczego nie było mocy w tym silniku i dlaczego jest pełno opiłków w oleju. Już Wam wszystko pokazuję. Co do głośnej pracy, winę ponosi, a i oczywiście był brak ładowania, winę ponosi oto alternator. Posłuchajcie, jak chodzi. To jest złom. Tak. Co do braku mocy w tym silniku,
Ktoś wymieniał wałek, pamiętacie, mówiłem. Jest źle ustawiony rozrząd. Zobaczcie, blokujemy wał, a tutaj blokujemy wałek rozrządu. Zobaczcie, ile brakuje. Ten lizak powinien wejść w ten otwór tutaj. I brakuje. Pomimo, że to jest tutaj bardzo niedużo, ale jakbyśmy założyli koło rozrządu, oczywiście tego koła tutaj nie ma, ale to byłby pasek i tyle byłby przestawiony rozrząd w tym miejscu i to by było koło rozrządu, to przestawienie mielibyśmy około jednego zęba. Na pewno od tego ten samochód, zawory się za późno otwierają, czyli za późno się otwiera zawór ssący i za późno otwiera się zawór wydechowy, czyli ten silnik nam się dusi, ale nie zgłasza żadnego błędu, ponieważ wał korbowy jest ustawiony dobrze i te koło, z którego czyta czujnik, też jest dobrze ustawione. Po prostu jest źle ustawiony sam wałek rozrządu. A co do opiłków, teraz jak Wam to pokażę, to Was normalnie z butów. Pomimo tego, że jest pełno opiłków w tym silniku, ten silnik się nie zatarł. Już Wam wszystko pokazuję. Wina jest po stronie tego gościa, który to wszystko składał i robił. Zobaczcie, jak wygląda misa olejowa. Nie wiem, czy akurat będzie widać. Może tak. No dobrze. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystko jest oklejone. Zobaczcie. Pełno wiórów. Ale nie zatarły się ani panewki, ani koła na rozrządzie się nie pozacierały. Tu mamy wióry z filtra olejowego. I skąd to się wszystko wzięło? Bo tego jest mnóstwo. I dodatkowo klient mi mówił, że nalał jeszcze do tego silnika ceramizer i opiłki aluminiowe w połączeniu z ceramizerem się wszędzie poprzyklejały. Patrzcie, jak to wygląda. I to jest wszędzie. I to jest wszędzie. Na pokrywach, na wałkach. Dosłownie wszędzie jest nalot. Ale od czego to jest? Patrzcie tutaj. Widzicie? To jest smar z dodatkiem aluminium. Smar z dodatkiem aluminium. Ktoś wysmarował ten silnik. Tą pokrywę filtra. Tutaj, gdzie jest wkręcany filtr. Zobaczcie, jak to płynie pięknie nam do silnika jeszcze. Widać? Może widać, może nie widać. Dobrze, włożę palec. Patrzcie. Co tu jest? Tego smaru jest wszędzie pełno. A smar z dodatkiem aluminium, czyli opiłki aluminiowe z dodatkiem jakiegoś smarowidła oczywiście, prawda? I jak montowali ten wałek rozrządu, to też wszystko wysmarowali. Tutaj w tych śrubach, wszędzie, jak zacząłem grzebać śrubokrętem, tam wszędzie tego smaru jest pełno. Przecież to jest... To będzie film chyba pod tytułem Jak zepsuć, kurde, dobry silnik. Smarowaniem. Przecież to jest smar z dodatkiem opiłków aluminium. Tutaj go jest dosłownie, słuchajcie, pełno wszędzie. Tutaj, czy tutaj. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie, ile oni musieli tego naładować do tego silnika, że to jest wszędzie wszystko oklejone. I teraz, co zrobić z takim silnikiem, ponieważ te opiłki w połączeniu z ceramizerem poprzyklejały się wszędzie. Należy ten silnik cały rozebrać, zweryfikować, jak wyglądają panewki, wymienić. Chłodniczkę trzeba będzie olejową, trzeba będzie ten silnik potraktować tak, jak silnik zatarty, bo jeżeli się tego nie zrobi, to czy wcześniej, czy później ten silnik się rozleci. Biorę silnik rozebrany. Tutaj mamy nasz zużyty wałek rozrządu, nowy. Nowe popychacze hydrauliczne, nowe panewki, nowy wałek. Zobaczcie, jak wszystko jest zużyte. To są nowe panewki. Ten smart w połączeniu z olejem ma taką konsystencję ścierną, jak weźmie się go na palce, to zrobiła się z tego taka pasta ścierna i to wszystko zaczęło się wycierać.
panewki, nieduży przebieg, bo to jest, klient mówi, że to niedawno było założone, to jest wszystko powycierane. Co do zużycia hydraulików, te co tutaj widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, to są hydrauliki z zaworów wydechowych, ponieważ był źle ustawiony rozrząd, dotykał zawór o tłok, widać po tłokach. O, tutaj. Czekajcie. Będzie widać, czy nie będzie, na tym chyba też nie. Żeby było widok. O, tutaj. Zobaczcie, jaki piękny. Jasny, widać, wyklepany na tłoku zawór wydechowy. Dotykały zawory wydechowe o tłok i tak zużyły się hydrauliki, czyli mamy drugi błąd, źle ustawiony rozrząd, smarowidło, ponoć kto nie smaruje, ten nie jedzie, ale słuchajcie, kto złym smarem nasmaruje, też może daleko nie zajechać. Dla niedowiarków, że to nie jest od tego kurde smaru, proszę bardzo, tu mam następną część silnika wyjętą, pięknie odsmarowana, wielusieńka, no teraz siwa w sumie, ale to jest biały smar, ten z olejem robi się taki siwy. Tutaj kolejny dowód, podkładki, od szpilek, od głowicy, które siedzą tutaj w tych stopkach, ładnie też wszystko pomalowane. Co do panewek, dlaczego rozebrałem silnik, a nie sprawdziłem panewek przed rozebraniem? Ponieważ zobaczcie, jakie to są długie szpilki od stóp wału korbowego i pokazuję Wam i objaśniam. Tutaj mamy nakrętki ruchome w bloku i najpierw przykręcamy od dołu siłą, z pamięci mówię, mogę się pomylić, 40 Nm stopy wału korbowego, a później z drugiej strony dokręcamy głowicę i to wszystko nam się razem dociąga, czyli popuszczając stopy wału automatycznie luzujemy głowicę. Czyli silnik musowo, żeby to sprawdzić, musowo musiałem rozebrać. Aczkolwiek ten silnik, czy tak, w końcu i tak by się zatarł. Zobaczcie, tutaj cały czas płynie te srebro z olejem, z kanałów olejowych wypływa. Co do panewek. Panewki lekko podtarte, oczywiście je wymienię, ale nie zatarte. Czyli ten silnik nie zdążył się nam zatrzeć. Umyjemy, poskładamy, poczyścimy, mówię, ale to robię sam oczywiście, poczyszczę i silnik będzie działał. Zaczynam powoli składać silnik od R5. Blok już po planowaniu, po myciu. Zaraz będę montował wał korbowy. Zobaczcie, jakie wszystko czyściutkie. Nie mogłem tego silnika domyć. Wszystko było tak oklejone tym białym smarem, tymi wiórkami aluminiowymi w misie, w bloku, w połączeniu z tym ceramizerem. Zaraz myję wał korbowy i przystąpię do montażu. Później oczywiście tłoki z panewkami, z pierścieniami, a tu leżą wszystkie części potrzebne do odbudowy tego silnika. Wał korbowy już zainstalowany, zamontowany na swoim miejscu, jak i obudowa tutaj tych kół zębatych, obudowa rozrządu z nowym uszczelniaczem wału korbowego, przystawka olejowa z nową chłodniczką olejową również. Teraz przystąpię do montażu tłoków z nowymi pierścieniami. Także biorę się do pracy. Sprawdzimy również luz między panewką a czopem wału korbowego przy pomocy takiej plasteliny. Sprawdzę, jak to, jaki tam jest luz i jak to wygląda. Zakładamy tłoki. Dół silnika poskładany i tutaj mamy koniec. Zostało do zmierzenia występ tłoka. A dlaczego mierzymy występ tłoka? Żeby dobrać odpowiednią grubość uszczelki pod głowicę. I co dalej? W następnym etapie przeprowadzimy regenerację głowicy. Głowicę mam na stanowisku tutaj drugim. Co zostało zrobione do tej pory? Zostały zregenerowane gniazda od pomp wtryskiwaczy. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Wymienione prowadnice zaworowe, na to przyjdą nowe uszczelniacze zaworowe oczywiście, nowe zawory, które są tu, ponieważ stare zostały popodginane lekko. Jak włożyłem je na szlifierkę do zaworów, było widać, że biją. Na sam koniec zostaną obrobione gniazda zaworowe i planowanie zostanie zrobione planowanie głowicy.
Działa. Głowica już skończona, na sam koniec została umyta, jest przygotowana do montażu. Tutaj mamy nowiutkie szpilki potrzebne, żeby to wszystko odpowiednim momentem skręcić. Zmierzony występ tłoka i dobrana odpowiednia grubość uszczelki, bo jest to bardzo ważne. W tym silniku od 0,51 do 0,66 mm zakładamy jednokarbową uszczelkę, od 0,66 do 0,72 mm przychodzi uszczelka dwukarbowa i tutaj poszła uszczelka dwukarbowa. Zakładam głowicę i zaczynam to wszystko kręcić, skręcać ze sobą. Silnik praktycznie poskładany, została do założenia tylko pokrywa zaworów z nową uszczelką. Głowica już jest przykręcona, zamontowane pompowtryskiwacze. Oczywiście nowe zestawy gumek razem z podkładką i śruby montażowe do pompowtrysków. Dokręcone wszystko, przepraszam, z odpowiednią siłą. Teraz będę składał linię paliwową, czy rampę paliwową, przez które idzie paliwo do pompowtryskiwaczy. Tu są siedzą takie króćce. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć sztuk. Przychodzi na nie 20 o-ringów. Warto jest te o-ringi od razu też wymienić przy takiej naprawie, ponieważ on lubi tutaj albo się pocić, albo zapowietrzać. Także warto to zrobić. I zobaczcie, przychodzi nam 20 o-ringów, takich małych, ekologicznie zapakowanych w takich wielkich workach. Są to takie gumeczki zapakowane w takie celafony. No przecież to jest masakra. No ale trzeba żyć ekologicznie. Składam dalej. Niebawem będziemy go odpalali. Zobaczymy, jak on chodzi. Silnik poskładany, zamontowana już skrzynia biegów. W związku z tym, że było to wszystko rozebrane i wyjęte, wymieniłem również uszczelniacze na półośkach w skrzyni. Zostanie do skrzyni zalany też świeży olej, ale w związku z tym, że jest to wersja 4x4, czyli synchro, wymienię również uszczelniacze w reduktorze. No przecież to nigdy nie było wymieniane. Warto jest to odświeżyć. Co dalej? Zobaczcie, tu mamy tego nowego DPF-a, który był montowany gdzieś w innym warsztacie. Zobaczcie, co jest zrobione. To są rurki, to są przewody z czujnikiem oraz rurki, które mierzą ciśnienie różnicowe filtra cząstek stałych. Zobaczcie, co tu jest zrobione. Ktoś nie mógł odkręcić. Skręcił przewód. Ten przewód się, nie dość, że się skręcił, to się zacisnął i na pewno tutaj nie ma przepływu ciśnienia. To nie będzie dobrze pracowało. Weźcie sobie przewód gumowy, skręćcie go i lekko go złamcie. To zobaczycie, że automatycznie nie będzie przepływu powietrza. Silnik poskładany, zamontowany reduktor, jak i skrzynia. Powymieniane uszczelniacze, żeby nam się z napędu nie lało. DPF również na swoim miejscu. Wyprostowana rurka. Teraz ciśnienie różnicowe będzie mierzone prawidłowo. Montuję do karoserii. Silnik w T5 już zamontowany. I zaraz zrobimy pierwsze odpalenie tego silnika. Pokręcimy na rozruszniku, żeby silnik zaciągnął olej wszędzie do pompy oleju, do filtra olejowego, na całą magistralę olejową, a później podłączymy i spróbujemy go zapalić. Kręcimy, pompujemy olej. Chwilę damy mu odpocząć. Są jeszcze poduszki wszystkie niepoprzykręcane, dlatego on się tak buja. Jeszcze raz. Automatycznie nam się odpowietrzy. Dobra.
Dobra, wystarczy. Podłączymy teraz wiązkę od pompowtryskiwaczy. I uwaga! Pierwszy rozruch. Pierwsze odpalenie za nami. Składam go dalej. Test drogowy numer 1. Sprawdzamy przyspieszenie. Silnik rozgrzany, zapięty drugi bieg. Zobaczymy, czy nie wchodzi auto w tryb awaryjny. Jedziemy. Trójka. Będzie wszystko w porządku, słuchajcie. Auto bardzo ładnie przyspiesza. Nie będziemy tutaj ciągnąć nie wiadomo ile. Droga nie pozwala. Kolejne auto ożywione. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!